Witamy w Mickiewicz TV. Dziś w szkole aktywnie obchodzimy Dzień Dziecka. Z tej okazji samorząd uczniowski wraz z nauczycielami zorganizowali różne konkurencje, w których mogły się zmierzyć klasy. Zadaliśmy również pytania uczniom oraz nauczycielom dotyczące ich dzieciństwa. Zapraszamy do oglądania. Jak w skrócie opisałbyś swoje dzieciństwo? Opisałbym swoje dzieciństwo jako, myślę, dobre. Dzieciństwo kojarzy mi się przede wszystkim z zabawą na trzepaku, z zabawą na placu zabaw, z innymi dziećmi. Często graliśmy też w chowanego. Myślę, że z dzieciństwem kojarzy mi się również bajka 101 Dalmatyńczyków. Stąd moja inspiracja na dzisiejszy strój. Przebrałem się za Cruella, za męską wersję i to chyba tyle. A jak w kilku słowach by się podsumował? Podsumowałbym je jako szalone, pełne zabawy. Co kojarzy się pani z dzieciństwem? Dużo zabaw z przyjaciółmi na podwórku, jeżdżenie na rowerze, bawienie się w policjantów i złodziei, szaleństwa z hula hopem i tak dalej, tego było od groma i dzieciut. Jakie było twoje najśmieszniejsze wspomnienie z dzieciństwa? Te wspomnienie nie do końca pochodzi z dzieciństwa, tylko bardziej z okresu pomiędzy 8 a 1 liceum, ale mogę się z nią podzielić. Mianowicie to była chyba sobota bądź niedziela w lipcu 2022 roku i musiałem się wtedy dostać do mojego kolegi w Lubaniu. Tyle, że no niestety nie miałem żadnego dowozu, ponieważ no mojego taty w tym czasie nie było, autobusy nie kursowały, a na taksówkę nie będę wydać swoich ciężko zarobionych pieniędzy. I wtedy chyba około 17 bądź 18 po południu, jak grzyby po deszczu wyrósł i to dosłownie przyjechał pociąg towarowy na stację w Leśnej. No i tak patrzę, muszę się dostać, tak zdesperowany, patrzę, że wychodzą maszyniści, więc ja uznaję, muszę się spytać ich, czy mogliby mnie zawieźć do Lubania. Pytam się ich, powiedzieli, że najpewniej nie ma żadnego większego problemu i mogą mnie wziąć tylko za drobną płatą, którą im dałem. I tak pociągiem towarowym, wiozącym węglarki z Leśnej do Lubania, znalazłem się po około pół godziny fajnej, przyjemnej trasy i pogawędki z maszynistami na dworcu PKP Lubań. Co kojarzy ci się z dzieciństwem? Z dzieciństwem kojarzy mi się przede wszystkim świetny czas spędzony z moimi przyjaciółmi dawnymi oraz moje podwórko u babci. A jak w skrócie by się opisał? Przyjacielskie, kochane i szybkie. To były wakacje nad morzem, nad jeziorami. Tam uczyłem się pływać, tam były jakieś takie przygody. Odkrywanie nowych miejsc, całkowicie nieznanych. Większe wrażenie to pamiętam jako młodego chłopca, to był Czyszaniec w Gierłoży. No takie przygody, których na co dzień nie było. Jakie było twoje najśmieszniejsze wspomnienie z dzieciństwa? Na wakacjach byłem z moimi rodzicami nad jeziorem. Położyłem się na kole i zasnąłem. Obudziłem się pół godziny później prawie na środku jeziora. Dzięki Bogu tata po mnie przypłynął i ja cały czerwony z nim wróciłem na plażę. Jakie jest pani najlepsze wspomnienie z dzieciństwa? Najlepsze wspomnienie z dzieciństwa? Tak, takie wspomnienie, które pamiętam po części, trochę takie traumatyczne dla moich najbliższych, kiedy jako roczne dziecko położyłam się na półce pod ławą, takim stołem, między gazetami i usnęłam. Cała wieś została postawiona na nogi, bo mnie szukali, myśleli, że dziecko zaginęło, a dziecko sobie spokojnie spało. Jaka była wasza ulubiona bajka w dzieciństwie? No to moja była SpongeBob. Po prostu to było takie wesele, nie, wesoła bajka, bardzo ją ulubiałem. Teletubisie. No, była mama, po prostu spodobały mi się te pluszaki, później rodziców zawsze, jak widziałam te pluszaki, zawsze tak patrzyłam mi słodkimi oczkami, żeby kupili mi te pluszaki. No, fajne były, no co. Jakie jest pani najśmieszniejsze wspomnienie z dzieciństwa? Może to zabrzmi niewychowawczo zupełnie, ale zdarzyło mi się gdzieś w trzeciej albo drugiej klasie szkoły podstawowej razem z przyjaciółką zlitować się nad brudnym kotkiem i wykąpałyśmy go w wannie. Kotek średnio to przeżył, uciekł nam przez okno, wybijając szybę. O proszę. Jakie jest twoje najśmieszniejsze wspomnienie z dzieciństwa? Takie najśmieszniejsze wspomnienie z dzieciństwa to chyba jak sobie tą bliznę zrobiłem, bo miałem kiedyś takiego królika, bawiłem się całkiem sporo z nim i było coś takiego, że no wybiegłem z łazienki i kropnąłem królika, królik dostał trochę, bardzo
a ja wtedy nie zdążyłem wyhamować, no i uderzyłem się w kaloryfer. Jak w skrócie opisałaby pani swoje dzieciństwo? Jednym zdaniem, jednym słowem. Beztroskie. A jak w skrócie by pan opisał to dzieciństwo? Bardzo radosne, bardzo takie sportowe, dużo grania w piłkę, trochę klubu, trochę lekkiej atletyki, a oprócz tego jednak zabawa w turystykę. To moja szkoła podstawowa to był SKKT, szkolny klub, który jest naprzeturystyczny. No i tam, żeby się do niego dostać, trzeba było zdawać egzaminy, nie można było brać udziału we wszystkich rajdach, które miałem szczęście, że były w sezonie, to były raz w miesiącu, konkursy, no i to tak bardzo, bardzo aktywnie. Jaka była twoja ulubiona bajka w dzieciństwie? Pingwiny z Madagaskaru, ponieważ była naprawdę śmieszna, dobry przekaz był. Jak w skrócie opisałaby pani swoje dzieciństwo? Szalony czas. Jaka była twoja ulubiona bajka i dlaczego? Może Uniwersytet Potworny? W skrócie opisałaby pani swoje dzieciństwo? Moje dzieciństwo było bardzo udane, radosne. Miałam trójkę nas było w sumie, z którymi się bawiłam, ale też kłóciłam, tak jak zawsze w rodzeństwie. Ale jednym słowem, gdybym miała powiedzieć, to było bardzo szczęśliwe. Co kojarzy się pani z dzieciństwem? Z dzieciństwem na pewno kojarzy mi się wyjazdy do moich dziadków na Pomorze, gdzie się urodziłam się w Szczecinie i tam też spędziłam właściwie całe dzieciństwo. Prace rolne, zbieranie truskawek, zbieranie ziemniaków, czyli takie wydarzenia związane właśnie z życiem na wsi. Myślę, że dość mocno mnie też ukształtowały, ale też było wiele radości takiej bardzo, bardzo spontanicznej. Jaka była twoja ulubiona bajka? Dlaczego? Dora podróżniczka, ponieważ bardzo mnie interesowało ogólnie podróżowanie już w tamtym momencie, jak byłem mały. I ona bardziej to... I angielski. Ja uwielbiam angielski, to jest mój drugi język i staram się rozwijać jak najbardziej. Ulubiona bajka z tamtych czasów? Och, pamiętam. Opowiem o bajce, która to związało się z moim pierwszym wyjściem do kina. Kiedyś były tak zwane poranki. O godzinie 12 w niedzielę się szło do kina i wtedy z moim tatą byliśmy na filmie Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie. A jak w skrócie opisalibyście swoje dzieciństwo? No dzieciństwo, no jak byłam młodsza, zanim tam się szkoła zaczęła zerówkę, to codziennie wychodziłam na dwór, bawiłam się z przyjaciółmi do późnego wieczora, no i zawsze później było mnie ciężko wyciągnąć po prostu z tego dworu i zawsze był płacz, że nie chcę do domu, ale no... No właśnie, akurat z tym się zgadzam, bo też miałem takie wieczory z przyjaciółmi, że nie można było mnie do domu zaciągnąć. No i właśnie było super, że z przyjaciółmi i dobrze spędzaliśmy czas. Dziewczyny, co kojarzy wam się z dzieciństwem? Żelki, kolory i huśtawka. Plac zabaw, dużo zabawy też, mało stresu, mało nauki. W ogóle praktycznie bez nauki. Dzięki. A jaka była wasza ulubiona bajka? Elza. Myszka Miki. Elza. Myszka Miki najlepsza. To był bardzo aktywny dzień, pełen rywalizacji i mnóstwa dobrej zabawy. A was zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, odwiedzenia nas na Instagramie, Facebooku czy TikToku. Pa! Pa!